Siemanko Lidziska, z tej strony Metsu i witam was w pierwszym odcinku z Super Ligi. Jako, że mamy okres wakacyjny, to postanowiłem sobie nagrać taką luźną serię, w której jednak każdy mecz będzie wyzwaniem, bo mamy naprawdę tutaj wymagających rywali. Jakie były moje kryteria wyboru drużyn do Super Ligi? Patrząc na ranking UEFA, starałem się wybrać z pięciu najmocniejszych lig odpowiednie drużyny, które w sezonie 2018 na 2019 w prawdziwym życiu zajęły najwyższe miejsca. Z ligi angielskiej i hiszpańskiej wybrałem po trzy pierwsze drużyny, a z ligi włoskiej, niemieckiej i francuskiej po dwie pierwsze drużyny, więc myślę, że będzie tutaj naprawdę ciekawa rywalizacja i każdy mecz wreszcie będzie o coś. Jakby się ktoś zastanawiał, dlaczego wybrałem akurat Barcelonę, to po prostu grałem Realem Madryt w karierę w tej FIFA, więc dla równowagi też warto byłoby zagrać Barceloną. Plus chyba nigdy tą drużyną nie nagrywałem normalnej kariery, bo kiedyś grałem symulowaną na live. Ie. No ale tego nie można liczyć jako normalną karierę. I też mogą się niektórzy zastanawiać dlaczego akurat jako baza pod tą ligę posłuży mi liga austriacka. Z dwóch powodów tak naprawdę. Po pierwsze, jest tam 12 drużyn, a to jest dla mnie optymalna liczba, jeśli chodzi o superligę. A po drugie jest tutaj ciekawy system rozgrywek, bo runda zasadnicza z tego co kojarzę składa się z 22 kolejek, po których mamy rundę mistrzowską, mamy grupę mistrzowską i grupę spadkową. No a my chcemy się znaleźć w tej grupie mistrzowskiej. Oczywiście gramy na poziomie Ultimate no bo trzeba grać na najwyższym poziomie, bo inaczej byłoby nudno. Oczywiście w tym przypadku wyłączamy europejskie puchary, no bo przecież my tutaj jesteśmy śmietanką towarzyską, więc po co nam jakaś Liga Mistrzów czy inna Liga Europy. Oczywiście jeśli pomysł na serię wam się spodoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Pamiętam, że zawsze wam się te turnieje przedsezonowe nie podobały, więc tym razem nawet nie biorę w nich udziału, no bo najczęściej pisaliście, że to strata czasu i nie chcecie tego obserwować, więc tym razem to pomijamy. Jesteśmy na tyle boga, bogatym klubem, że możemy sobie na to pozwolić. Gdybym grał karierę jakimś klubem w ekstraklasie i każdy grosz by się liczył, no to na pewno choćby przesymulowałbym ten turniej. Tutaj, oczywiście, widzimy wymagania co do Barcelony. Tak naprawdę nie wiem, czy ja kiedykolwiek w swoim życiu grałem jakąkolwiek karierę Barceloną, bo jestem fanem Real Madryt, nie będę tego ukrywał. I najczęściej to tamtą drużyną sobie grałem, tak poza live'ami. Czy poza zwykłym nagrywaniem, bo teraz już niestety liveów nie prowadzę, przypomniały się stare czasy, bo mówiłem o tej symulowanej karierze kiedyś w Barceloną, gdzie całkiem przyzwoicie to wyglądało. Tak wygląda stawka. Najbardziej może kogoś dziwić tutaj obecność Lil, no ale po prostu poszło im dobrze w League M w sezonie 2018 na 2019, więc znaleźli się w tej super lidze. Pozostałe drużyny są już dużo bardziej znane. Zobaczymy, czy to Lil na przykład będzie totalnym outsiderem. Czy jednak sprawi jakąś niespodziankę? Jeśli chodzi o kalendarz, to dzisiaj zagramy jedno spotkanie, jako że jest to taki pierwszy materiał z Bayernem Monachium, a w następnych odcinkach oczywiście po dwa mecze. Tak się prezentuje nasz podstawowy skład. Nie wiem, czy tutaj będę robił wielkie rewolucje, raczej chciałbym tylko uzupełnić ten skład. A jak już robić jakieś rewolucje, no to powiedzmy, że w zimowym okienku transferowym. No a tutaj chciałbym tylko uzupełnić tam, gdzie mam braki, lub myślę, że można by coś wzmocnić. No i okej, okay, tak na razie prezentuje się nasz podstawowy skład, ale dla mnie Coutinho to jednak jest bardziej środkowy pomocnik niż skrzydłowy, więc zdecydowanie musiałbym wzmocnić pozycję skrzydłowego, no bo Coutinho się tam marnuje. No a chciałbym, żeby coś pokazał w Barcelonie, a jak nie pokaże, no to kiedyś tam pożegna się z klubem. Tutaj oczywiście ustawiamy trening dla tych piłkarzy, których moim zdaniem opłaca się trenować, bo nie będę trenował kogoś, kto ma overall 60, bo to się mi ja z celem. No i chcę tutaj dokonać powrotu syna marnotrawnego Neymara. Czy nam się to uda zobaczymy? Wartość 108 milionów. Przekonajmy się, czy że w ogóle będzie chciał go sprzedać. 143 miliony to minimum. Ale przekonamy się, może jakoś uda nam się zbić tą kwotę. Oferujmy na sam początek może 110. Oni chcą 200, dobra, zaczyna się ciekawie, my oferujemy 150, trochę już podbijamy, oni nadal chcą 200, my tutaj dajemy 160, oni mówią, że się zastanowią. Więc okej, okay, musimy czekać, zobaczymy jaka będzie decyzja Paris Saint-Germain i oni się zgadzają na te 160, no tego bym się nie spodziewał, że nagle o 40 milionów tak z dnia na dzień opuszczą, ale okej, okay, możemy przejść do negocjacji z Neymarem, Zobaczymy, jakie będzie miał wymagania finansowe, chociaż na jego miejscu bym nie szarżował, bo jednak bardzo chcę opuścić PSG, no to ja bym na jego miejscu tutaj, wiecie, jakąś normalną pensję przyjął. Tutaj pięcioletni kontrakt. Oczywiście się zgadza, brak klauzuli odstępnego, bo to nie La Liga, tylko superliga w tym przypadku, więc po co klauzulę komuś. Damy mu nawet godną pensję, myślę. Damy mu takie 180. No i 2 miliony za podpis. I patrzymy, no i się zgadza, więc nie musieliśmy udawać mu wcale jakiejś wysokiej podwyżki. A pewnie nawet jakbyśmy mu obniżyli pensję, no to może by się zgodził, ale nie chciało mi się tutaj drugi raz negocjować przypadkowo z PSG, bo ta oferta była wyśmienita, te 160 milionów. I czasem lepiej to płacić te 20 piłkarzowi, żeby przypadkiem nie zostały zerwane negocjacje. No bo naprawdę no to nie jest zła oferta jak za Neymara 160 milionów, jak PSG nie chciało w pewnym momencie zejść poniżej 200. Chociaż się ugieli pewnie finansowe fair play ich przycisło, i to bardzo mocno. Ale co ja mówię o finansowym fair play, przez to PSG nie dotyczy. Kiedy oni się tam przejmowali, że ich coś tam dopadnie? Zrobię magiczny transfer i nagle już są klubem, który ma wszystko czysto w papierach. Coutinho, tak jak mówiłem, w środku pola, Neymar na skrzydło. No i w tym momencie ten skład myślę, że już jest optymalny. Jeśli będę dokonywał jakiegoś transferu, to raczej głębokiego, rezerwowego i to w późniejszym czasie okienka transferowego. Z tego co pamiętam, to Neymar miał chyba jedenastkę w Barcelonie, ale mogę się mylić, bo akurat numery piłkarzy to jest coś, czego w ogóle nie ogarniam. Szczerze, niekiedy ludzie mi piszą w karierze, że ten piłkarz ma rzeczywisty numer czy coś takiego, a ja po prostu na to nie zwracam uwagi. Co najwyżej tam kojarzę, jakie piłkarze mają numery w Realu Madryt czy jacyś wielcy w innych klubach, a tak na takich innych to nawet nie zwracam uwagi. Najłatwiej jest zapamiętać, jaki numer mają napastnicy, bo najczęściej mają dziewiątkę i bramkarze, bo najczęściej mają jedynkę. O, Real daje 106 milionów za Suareza. No to ponegocjujmy z nimi, dlaczego by nie? Ja powiem taką fajną kwotę, jak mi dadzą to niech sobie biorą gryzonia. 207 milionów. No i dziwny trafem zrywają negocjacje, ciekawe dlaczego. Chociaż jakby mi dali te 207 to chętnie bym go sprzedał, jakbym go zapakował w paczuszkę, owinął ładnie kokardką i wysłał do Madrytu. No i okej, okay, tutaj centrala składu. Musimy negocjować kontrakt z Semedo, bo ktoś wpłacił klauzulę odstępnego, a akurat tego piłkarza nie chcę sprzedawać, bo on ma dość duży potencjał i myślę, że jestem w stanie go jeszcze rozwinąć i to może być nasz prawy obrońca na lata. Zobaczmy, kto jeszcze ma klauzulę odstępnego, żeby przypadkowo się jej pozbyć. Malcolm, 48 milionów, no przecież to jest rozbój w biały dzień, takie grosze, więc musimy tutaj renegocjować. Nie zgadzamy się oczywiście na klauzulę odstępnego bo ona się rzadko opłacano, chyba że wpiszecie jakąś taką w miarę zaporową za przeciętnego piłkarza, jak było w karierze bodajże symulowanej że gdzie raz udało mi się chyba Rabiota sprzedać, czy Draxlera za bardzo dobre pieniądze, Draxlera, no ale tutaj tak coś nie miało miejsca, więc trzeba było to renegocjować, gramy z Bayernem, dajmy z siebie wszystko, bo to jest pierwsza kolejka, trzeba to dobrze rozpocząć, zaczynajmy to widowisko! I Mamy rzut dla Bayernu. Ariane Robbins nowi grę. podaje na krótko Frank Ribery. Przedziela się. Ribery jest już w polu karnym, Zagrał do Gorecki. I kapitalnie Terstegen na poprzeczkę. I jeszcze Martinez zablokowany. Korentę to Liso. I kolejny raz Terstegen. Odbija to bardzo groźne uderzenie. Jak widzimy, Mark Under Terstegen jest naszym bohaterem w pierwszych minutach, bo już dwukrotnie uratował nam skórę. No ale zagrożenie nadal nie minęło. Mamy rzut rożny, Grę wznawia Frank Ribery. Nikt nie podbiega do krótkiego rozegrania, więc jest centra w pole karne. Rakitic to wybija. No i Bayern ma zaledwie rzut autul. Leon Gorecka. Jest Robben. Zagranie na pole karne i świetny blok Samuela Undtiego. Ribery nie może w to uwierzyć, że ta piłka nie trzepocze w siatce. I kolejny rzut roczny dla Bayernu. I mamy rzut wolny dla barcy. Messi wznawie grę. Leo Messi potężnie, ale niestety w okolice środka bramki. Immanuel Neuer radzi sobie z tym uderzeniem. Pierwsza nasza szansa dopiero w 24 minucie. Busquets znawia grę od rzutu z autu. Wycofuje tą piłkę, mamy tutaj Jordiego Albę. Alba drybluje sam ze sobą, można i tak, wreszcie dobre podanie. Coutinho, Suarez Rakitic do Messiego, ten z prawej nogi, pięknie na 1 do 0. Ależ fantastyczne wykończenie naszego gwiazdora, zrobił to fenomenalnie. Pierwszy gol w Super Lidze autorstwa najlepszego gracza Barcelony. No i to jest piękny początek, zespołowa akcja Barcelony, zakończona pięknym trafieniem. Boateng, Ribery, Gorecka, Bayern gra, ale nieodpowiedzialnie tutaj Gorecka, Busquets, może podać Suarez po Suarez, ależ piękny nur, ale sędzia nie dał się nabrać i gramy dalej. Busquets inicjuje kontrę, podaje na skrzydło mamy tutaj Sergiego Roberto. Roberto fenomenalne podanie Messi z pierwszej piłki rakidzić, potknął się tam Suarez, ale Neymar przejął tą piłkę. Neymar do prawej nogi, fantastycznie Josua Miś zablokował ten strzał. Neymar mógł się pięknie przywitać z kibicami ponownie, ale czegoś tu zabrakło. No ale jeszcze mamy rzut roczny, może teraz coś wykombinujemy Messi na bliższy słupek Suarez! Minimalnie obok bramki. Bardzo ciekawa próba urugwańczyka uderzył tak, że jakby to leciało w bramkę, to bramkarz byłby bez szans, ale niestety chybił celu i nadal prowadzimy jedną bramką. Dobre podanie jest tutaj Suarez. Czekasz, ktoś wybiegnie na pozycję. Podaje do Neymara. Neymar do środka. Rakitic. Fenomenalne podanie. Messi sam na sam z bramkarzem. I Neuer. Wrócił Neuer z najlepszych czasów. Cudowna interwencja. Messi chwyta się za głowę i nie może uwierzyć, że ta piłka nie wpadła do siatki. Ale mamy jeszcze rzut rożny. Może wykorzystamy ten stały fragment gry. Coutinho. Mocna centra. Neuer piąstkuje. Jeszcze Rakitic z pierwszej piłki. Ale, mi, ale to jest anemiczny strzał. I Neuer bez problemu go łapie. Jest okazja do kontry. Busquets świetnie do Kutinio, ten do Suareza, Luis Suarez do Neymara. Brazylijczyk ma sporo miejsca, łatwo z wiódki Misia, Neymar i Neuer, Ależ dzisiaj dyspozycja niemieckiego bramkarza, a nawet powiedziałbym, że dwóch potter Steigen też jest świetnie dysponowany. No więc powiedzmy sobie szczerze, że to jest pojedynek niemieckich bramkarzy i ciężko wskazać tutaj zwycięzcę. Bo obaj bronią fenomenalnie. Vidal między innymi pojawia się na boisku. Messi centruje na pole. Widal Vidal! Jeden, nie, 2 do 0 oczywiście. Ależ wejście smoka. Pierwszy kontakt z piłką i od razu trafienie. To jest wojownik. Były gracz Bayernu Monachium. No, pokazuje swojemu byłemu klubowi, że jego sprzedaż to był wielki błąd. Barcelona w euforii. 2 do 0 na własnym stadionie. Cudowny początek Superligi. No a kibice Bayernu muszą być załamani. Bo już prawdopodobnie w pierwszej kolejce stracą punkty. Lewandowski, dobre zagrań do Robena, ten odgrywa Thiago. Lewandowski, Roben. Już nie ta stamina co kiedyś, ale jakoś tam biegnie. Ależ cudowne podanie: stadiony świata. Gnabry, Gnabri do środka i to Lisona 2 do 1. Bardzo dobrze wykończył to Francuz strzałem po krótkim rogu. I z łatwością, niestety, zaskoczył Terstegena. Który w tej sytuacji. Nie wiem, czy mógł się zachować lepiej, no ale myślałem, że jednak sobie poradzi z tym uderzeniem. A tu niestety taka niespodzianka. Bayern łapie kontakt i nadal ma szansę minimum na remis. 78 minuta. Bayern w natarciu złapali wiatr w żagle James Rodriguez. Zagranie na pole karne Lewandowski niezłe odegranie. Martinez anemiczny strzał, ale Ter Stegen łapie to, żeby nie było rzut rożnego przypadkiem. Końcowe minuty spotkania, agresywny pressing Bayernu, ale co mają do stracenia? Jordi Alba? Alba czeka aż ktoś wyjdzie na pozycję. Wybiega tam Neymar i otrzymuje podanie w tempo. Neymar w polu karnym ma niekrytego Dembele, a ten kończy to i 3 do 1. Koniec meczu, zwycięstwo, pewne Barcelony, fantastyczne podanie Neymara. No i Dembele już tylko dopełnił formalności zakładając siatkę Neuerowi. Koniec 3 do 1, fantastyczny początek Barcelony. Lepszego nie mogliśmy sobie wymarzyć. Bardzo dobry mecz. Praktycznie cała ofensywa pokazała się z dobrej strony. Messi zdobył bramkę na otwarcie dla Barcelony w tej super lidze. No, to jest idealny, wymarzony start. Bayern starał się, ale na nas to było za mało. Messi piłkarzem spotkania, ale trzeba przyznać, Neymar też zaliczył dobry mecz po powrocie do Dumy Katalonii. Bramka, że bez zarzutów. No i co tu dużo mówić. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu. I od razu jesteśmy liderem. Oby tak było do samego końca. Jak widzimy, kto będzie outsiderem? Lil. No to nie wróży im najlepiej tak naprawdę. Porażka 2 do 0. No ale co tam. Może się wybiją. No już niżej być nie mogą. Teraz mogą tylko piąć się w górę tak naprawdę. Jeśli chodzi o następny odcinek... No to czekają nas mecze z Liverpoolem i Atletico Madryt. No, mecz z Liverpoolem to będzie naprawdę coś ciekawego. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że zaprezentujemy się lepiej niż w prawdziwym życiu, w meczu rewanżowym Ligi Mistrzów. A w tym materiale to było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się.